Dzisiaj, proszę Państwa, są święta na Jasnej Górze. Tutaj jakaś dziadyga, proszę Państwa, zarośnięta trochę w czarnym stylu, w chamskim sumpcie, pali, kopci papierosy i tu zagląda, bo to wiecie Państwo, w Warszawie Was zawsze zaczepią. Nawet tym słowem dzień dobry, ale to nie jest to słowo dzień dobry, które wypływa z ust prawosławnych czy z ust mormonów świętych w dniach ostatnich. To słowo dzień dobry to jest takie zaczepne, że gdybyś ty nie odpowiedziała, to by ci jeszcze mogliby dobiec, tak jak tutaj kurczaczek mówi, że 5 zł ktoś tam nie chciał dać, no to nóż w brzuch. No i co? Także to nie jest taki dzień dobry z ust prawosławnych mormonów, ewangelików. Mormoni jak byli tu wtedy 2 dni temu, kiedy był Obama, proszę Państwa, no to byli i z Obamą uciekli z powrotem do Anglo-Ameryki, Białystok. Także dzisiaj znowu żadnych mormonów nie ma, ale mormonów w ogóle nie ma. I teraz przyjechali tylko na czas wtedy, kiedy Obama tutaj był, towarzyszyli mu mormoni i dawno ich nie ma. Także Polaczki, niech tutaj ich nie naśladują, niech tutaj nie parafrazują, niech tutaj nie manipulują, bo nie ma takich opcji. Mormoni czytają Słowo Boże, a jeżeli wy kopcicie papierosy i karwa, czarne okulary szpanujecie, chcielibyście najlepszymi Mercedesami jeździć, a pieniędzy nie macie, nawet żadnej złotówki nie macie, to nie jesteście społecznie przydatni. Najbardziej też nie są przydatni, co widać, bezdomni, tacy jak ten Breżniew. Nie są przydatni. Jeżeli on nie jest w stanie zasponsorować 2 konserw dla kurczaczka, czy nogi kurczaka, ze 2 kilo kupić kurczaczkowi, no to niech spieprza tam, gdzie on te zupy wydaje u zakonnicy. To też ta praca jego nie jest uczciwa, nie jest szczera. On tylko pracuje, bo ta zakonnica coś mu daje.